Siemano, i właśnie się teraz był eksperyment naszej wiedźmy, więc witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, lejemy ostro, nie czekamy na nic. I kościora pamięciora robimy. Tutaj jak najszybciej ją pościągać, jakieś krwawienia nam przydać. A więc kościor pamięcior jest, eksperyment wiedźmy. Proszę, szukaj do... A więc nie było godziny, trzeba czekać. Troszeczkę mniej. Książki na stole, przeszukiwać. Czy znaleźć dokument. Więc tak jak mówiłem, czekaliśmy 20 minut. Spoko. I teraz wynaturzona. Basira. Przydał się Ward Buff. Spoko. Burtbuffem. Efta zginiesz. Trost. Skupić się na niej, skupić się na niej, skupić się na niej. Widzicie, pakujemy R7, więc spoko. Spoko, dobijemy sobie. Serce mi zaczęło walić. Pewnie zadzwoni po swoich kolegów. Zarobię tutaj sobie. Ja chciałam pokojowo zrobić to ty. Hej! Super, ward buff. Także ja też tutaj na maksa już się wzmacniam. Maksa się tylko da, że w razie czego jak tutaj leci ten R7, to żeby było. Zmienia wszelkiego rodzaju. Zdobywane. Płotki.
Takie, takie. Przeszko nie leci. Aktualnie postać 10 miliardów ataku. Tyka sobie. Czy zaliczy w ogóle zadanie? Fajnie by było, gdyby zaliczyło. Eksperyment wieźmy, super, by naturzona. Szukaj dokumenty. Spoko. Lud. Wszystko under control. Tak jak widzicie, bossy za bossami. Wiem, że się zmniejszył, ale czerwony nie jest. O czym tym? Tylko 48 zdobycie R7-ki. Nie ma co. Że za to, że zabijam mobki, jestem grzecznym graczem, to mi się zmniejsza moralność. Ty dobre. Ty dobre. Bardzo dobre. O tym to ja nie wiedziałem. Trzeba przeszukiwać te dokumenty. Szukaj dokumenty. Mam nadzieję, że ty szybko jest pewnie zaliczę. I będziemy mieli szczelinę zrobioną. I zazwyczaj nie jestem graczem na tyle agresywnym. O, tutaj muszę ginąć. Ty dosyć mocno. Proszę. No, odszukaj te dokumenty. Kurde, no come on. Ile razy mam szukać? Come on. To... Zrobione. Pana te klienci i tak dalej. Dobra, teraz nie wiem. Lecimy po resztę kościołów. A, tutaj jest kilka, które trzeba wbijać. Bum. Musi tutaj ładnie. Stumy też będą wchodzić. Bardzo dobrze. Widzę z... Super.
Nie, no wiadomo, że nie chciałbym mocniejszego od przeciwnika, no ale jakieś wyzwanie fajnie było mieć. Tak, ja cisnę ludzi w CV. Czy ja wiem, czy to jest takie fajne. Brak moralny się zmniejszył. No dobrze, że się zmniejsza z zabijaniem. Teraz zostaje bicie. Co akurat się zmniejsza 10 czy tam do 0 to te spadnie. Lecimy z trzecim palim na palim. 48 6 36 to dosyć sporo bym chciał. Tylko to, że zabicie mógł się nie zwiększa tam moralny. No ale bywa. 5, 26 są po drugiej stronie bodajże. O, serio, ale proszę. No i tak by wyglądały te kwestie. Szczelina prawie zakończona. Została nam jeszcze tylko nie dziewczynka. Szkoda, że nie ma karty, sobie pooswajał rarę. Czy miałby możliwość, że ktoś by przyniósł, ale... To by wymagało uczciwego zagrania palenia drugiego tera. Taka sytuacja, jeszcze jedna szóstka i spadamy stąd i będziemy mieć ostatniego bossa za chwilkę. Dajemy. Uciekamy, halo. Dobra, gdzie to tam rybka? Kanada. Idź do komnaty wskrzeszeń. Fok, badań historyczny. Teraz próbujemy przejść i na teleport i ogłuszenie. Teraz... Teraz przemczarę. Musimy. Tutaj się przechodzi. Tutaj się powinno respić. Jedna. Druga. Jest. To można oswajać. Demoniczną nie dziewczynkę. Jest to karta rar. Polecam bardzo serdecznie. Jakby się nie tyle tylko strzeszy, to bezpieczne, proszę się. Więc to jest niebezpieczne? Niebezpieczne to jestem ja. Każdego, kto się zbliży. Z tych, którzy chcą mi przeszkodzić. Podchodzę. To jeszcze jedno. Gdzie jest? Wow, tu. 10 się zbezpieczy. To super. Powiem.
trochę przesrane było. Ale spoko. Jak da radę. Chyba. Dobra. I 145 level. Szkoda. Ujrzecie, bo cię złapię. Kiedy? Szkodnik serca. Rządza Konrada. Ale słaby jest. PS. Dobra, no to moi drodzy, mamy 20 minut czekania. Nie będziemy widzieć się po cięciu. A ja prawdopodobnie utnę w tym momencie film tnę, jest timelapse.
Okej, także witam was z powrotem, jest rządza Konrada, także dobijamy ją. Lecimy z koksem. Także zaraz będzie koniec tych kościorów, pamięciorów, więc super. Ło! W mojej postaci wlazły z tłumy. Super. Zarządza Konrada. Teraz. No to trochę ciężej będzie wrzucić stuna. Ale jakoś coś tam się uda, nie? Krwawienia pewno wchodzi. Dobrze, dużo krwawienia. Leci, co on tutaj ma? Atak fizyczny i obrona. Dobrze, że obrona zmniejszona. Atak se może zwiększać. I tak gówno bije, ale... Obrona najważniejsza, żeby szybciutko padał. Dobra, koniec questów. Siła Sprawiedliwych. R7 wbiłem. W tym momencie nas teleportuje do Hektora. I co mogę wam powiedzieć? To chyba był ostatni odcinek już z Szczeliny. Nie chyba, tylko na 100%. Więc... Koniec. Mistrz, początek. To już jest masterka. Więc także 150 levelem i 50% dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, za wstrzymanie do końca. Pamiętajcie o ocenieniu filmu, subskrybowaniu, komentowaniu. To pomaga bardzo i udostępnianiu filmików, to pomaga bardzo w rozwoju kanału, naszej wspólnej zabawy i tak jak mówię cały czas, odzyskaniu naszych starych polskich serwerów czy rapel. Także do zobaczenia już na master.